Kurwik, okularki, odpalamy. Regista. Regista to bardziej agresywna odmiana cofniętego, rozgrywającego, twierdzi FM. Idealna do gry wysokim pressingiem opartej na posiadaniu piłki. Regista otrzymuje wolną rękę, by dyktować tempo gry z głębi pola, oferując dynamiczne i nieprzewidywalne uzupełnienie formacji ataku. Jego zadaniem jest utrzymywanie presji na rywalu, nieustannie poszukując sytuacji strzeleckich dla swoich bardziej wysuniętych partnerów. Regista może koncentrować się wyłącznie na wspieraniu ataku. Co z tego jest prawdą, jak zwykle sprawdzimy dziś. To prawda, regista jest rozgrywającym. Każdy atak z registą w drużynie będzie zaczynał się od niego. Od razu wskazówka, jeżeli drużyna rozpoczyna akcję od bramki i wydamy polecenie podawaj rozgrywającemu, a w drużynie jest regista, to on właśnie będzie otrzymywał piłkę. Rzeczywiście regista kontroluje tempo gry swojej drużyny, stąd potrzebne będą mu na pewno umiejętność czytania gry i doskonałe podania. Te podania są tutaj zaznaczone jako jedne z kluczowych, ale również musi podejmować dobre decyzje, musi być również błyskotliwy, musi też utrzymywać piłkę, umieć utrzymać się właśnie po to, żeby dokładnie tak jak FM podpowiada, utrzymywać stałą presję na rywalu. Koledzy z drużyny, którzy otaczają registę, również będą aktywnie go poszukiwać na boisku, aby rozwijać akcję, aby popychać zespół w górę. Te długie piłki i krótkie piłki dla registy nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Oczywiście regista jest bardziej typowy dla drużyn, które grają na posiadanie i które lubią tę piłkę trzymać przy ziemi. Tym niemniej, jeżeli użyjecie wariantu z podaniami długimi, z kontratakiem, z szybszą grą, regista również doskonale się znajdzie w tej sytuacji. Od registy nie oczekujemy, że będzie pełnił zadania obronne. W związku z tym rzeczywiście zachowuje się typowo jak cofnięty rozgrywający, ale tylko w fazie defensywnej. W akcji z piłką jest już klasycznym, wysuniętym rozgrywającym i jest ustawiany obok zawodników, którzy chętnie będą mu towarzyszyć. Tym niemniej w każdej drużynie z registą powinien być ktoś, kto będzie jego braki w defensywie maskował. Tutaj akurat jest to środkowy pomocnik z zadaniem obrony, ale równie dobrze może być to pomocnik długodystansowy albo pomocnik odbierający piłkę. Z tym, że ten oczywiście przez to, że nie trzyma się strefy, a raczej podąża za akcją, będzie raczej uzupełniał luki w naszej defensywie, a nie wolne miejsce, które tutaj na przedpolu regista na pozycji defensywnego pomocnika z pewnością zostawi. Regista powinien mieć przede wszystkim doskonały atrybut podań. To jest kluczowe, żeby podawał piłkę na dalszą odległość do lepiej ustawionych partnerów, ale również przyjęcia piłki i tej gry bez piłki. Przegląd sytuacji nie jest w FM-ie. Zaraz tutaj podświetlimy sobie registę. Przegląd sytuacji jest tutaj, widzicie, podświetlony łącznie z błyskotliwością. To są parametry, które pozwalają mu znaleźć jak najlepsze rozwiązania, ale musi on mieć też bardzo dobry ruch bez piłki, ponieważ oczekuje się od niego, że będzie wędrował po boisku, więc będzie często opuszczał swoją pozycję, będzie wypełniał luki, ale będzie też szukał kanałów, szukał półprzestrzeni,
Sony szukał swoich partnerów do gry, więc będzie pilnie obserwował ich ruch i podobnie jak wysunięty rozgrywający, taki z funkcją wsparcia, gdyby tutaj był, będzie rzeczywiście z tej drugiej linii szukał podań do wychodzących na wolne pole zawodników. Oto dwa sposoby, w jaki można ustawiać Registę na boisku. Jednym z nich jest znany Luis Enrique, który z reprezentacją Barcelony z całą pewnością Rodriego możemy zobaczyć w tej sytuacji. I w tym ustawieniu Enrique, zauważcie, że to Rodri, choć ustawiony głębiej, będzie miał więcej tych zadań ofensywnych. Natomiast Busquets, choć ustawiony wyżej od Rodriego, on będzie pozostawał w drugiej linii, asekurując kolegów, i właśnie on częściej w defensywie będzie się głębiej ustawiał niż Regista, który będzie miał tendencję wychodzenia bardzo wysoko do przodu. Może być jeszcze takie klasyczne ustawienie 1-4-1-4-1. No i tutaj w tym ustawieniu, kiedy brakuje tych wysoko ustawionych ofensywnych zawodników, dobrze by było, gdyby tutaj Regista miał do pomocy jakiś biegaczy, kogoś, kto będzie aktywnie wbiegał w pole karne, środkowy pomocnik z funkcją ataku, pomocnik długodystansowy, może być również rozgrywający na ataku, tak jak ma to miejsce u Luisa Enrique, który stosuje takie dwójkowe rozegranie w środku pola, ale ten wysunięty rozgrywający w FM-ie będzie trochę zabierał czas oraz piłkę Regiście, powodując, że Regista nie będzie tak wysoko podchodził do góry, gdyż będzie miał wyżej i lepiej ustawionego partnera. Jeżeli prowadzicie silną drużynę, która będzie faworytem i będzie przeważała w większości spotkań, no, możecie tutaj również ustawiać Mezale, który, jak wiecie, ma też tendencję do schodzenia na boki, ale taki Mezala na ataku, czy właśnie pomocnik odbierający piłkę na wsparciu, będą świetnymi partnerami dla Registy w środku pola, tworząc przestrzeń, szukając wolnej przestrzeni, ale również pokazując się aktywnie do gry. Pamiętajcie o tym, że Regista wymaga biegaczy, wymaga ludzi, którzy będą odbiorcami podań. Skrzydłowi są idealni do tej roli. Oni będą zawsze trzymali się szeroko, ale jeżeli tutaj zdecydujecie się użyć bocznych pomocników albo nawet odwróconych skrzydłowych, no to pamiętajcie o tym, żeby jednak kazać im trzymać się linii. Poszerzenie tego pola gry da więcej opcji Regiście, tyle że wówczas zarówno boczni obrońcy, jak i boczni wysunięcy obrońcy nie powinni być zadaniami ataku. Dawajcie im wsparcie, żeby oni raczej nie dublowali pozycji, nie podchodzili zbyt wysoko. Te opcje w ataku dla Registy są wystarczające, żeby znalazł fajnych odbiorców swoich podań, a wtedy ci boczni obrońcy, nawet w roli wahadłowych, będą tworzyli tylko opcje podaniowe głębsze, asekurowali te pozycje i pokazywali się do gry dopiero w końcowej fazie, w tercji ofensywnej rywala będą tworzyli opcje podaniowe. Pamiętajcie, ustawiając szeroko skrzydłowych na waszych obu flankach, no, musicie umieścić swoich bocznych obrońców przy Regiście nieco głębiej, zawsze na roli wsparcia, nigdy na ataku, żeby nie dublować tych pozycji, żeby Regista, który jednak troszkę wolniej będzie dystrybuował tą piłkę i będzie szukał bezpiecznych podań, ale na dobre pozycje, musi mieć tutaj więcej przestrzeni i więcej ruchu, więc ta odległość między twoim skrzydłowym a bocznym obrońcą powinna być spora, nie tak jak w ostro atakujących, szybko dystrybujących systemach gry. Mamy też inny przykład, przykład Lazio i Sariego, który stosuje tutaj, jak widzicie, dużo węższy wariant gry, ale również z Registą, który tym razem, mając właśnie Mezzale i pomocnika długodystansowego, ma do wyboru tutaj albo szeroki wariant rozegrania, albo pionowy z wejściami do środka. Tyle że tutaj już odwrócony skrzydłowy
który będzie częściej schodził i zawężał pole gry, musi mieć partnera tym razem zapewniającego tę szerokość. Czyli będziemy tutaj mieli Metzale, który szuka szerokości, szuka wolnej przestrzeni w drugiej linii, odwróconego skrzydłowego schodzącego do środka i uzupełniającego go na skrzydle i zapewniającego szerokość bocznego, wysuniętego obrońcę z zadaniem ataku. Bowiem w węższych ustawieniach kluczem jest otoczenie Registy takimi zawodnikami, którzy są chętni do biegania, chętni do tworzenia przestrzeni, chętni do zmiany pozycji, chętni do tego, żeby tworzyć przestrzeń, żeby tworzyć opcje podaniowe, żeby zmieniać tym ruchem, tą wymiennością pozycji, dawać szansę do odbioru podania. Czasami w wariantach jeszcze węższych, takich na przykład z użyciem dwóch napastników, ale również z ofensywnym pomocnikiem, to ofensywny pomocnik będzie przeciągał, przenosił na siebie więcej obowiązków wchodzenia w pole karne. Wówczas nawet taki ciekawy wariant z fałszywym napastnikiem na ataku może powodować jednak konieczność, aby wasi wysunięci napastnicy, na przykład wysunięty napastnik i cofnięty napastnik, poszukiwali trochę przestrzeni na bokach. Nawet można im dać tutaj zadanie trzymania się linii. Oni muszą troszkę robić miejsca, szczególnie że za plecami mają jeszcze tu pomocnika długodystansowego, który też chętnie będzie w tę przestrzeń wchodził. Cofnięty napastnik już poszukuje wolnych stref, a jeżeli znowu damy mu tu trzymanie się linii, będziemy mieli cudowny wariant z rozchodzącymi się na boki i stwarzającymi tutaj opcje podaniowe na flankach napastnikami, którzy będą wyciągali środkowych obrońców, a w tę przestrzeń będzie wchodził fałszywy napastnik z pomocnikiem długodystansowym i wówczas już wahadłowych można tutaj śmiało podsyłać do przodu. Oni mogą rzeczywiście podchodzić bardzo, bardzo wysoko. Tak, taka taktyka jest szczególnie przydatna, jeżeli macie mnóstwo opcji w środku podań, a gorzej jest ze skrzydłami, ale jest to taktyka skoncentrowana również na posiadaniu piłki. I tutaj te rozegranie po ziemi i podania w pole karne, pomimo wąskiego wariantu gry, zapewnią wam trochę więcej posiadania, zapewnią wam cierpliwsze rozgrywanie, w których Regista odnajdzie się znakomicie. A więc podsumujmy, Regista to rozgrywający, najczęściej jedyny w drużynie człowiek, który dystrybuuje piłki po całym boisku i na całej przestrzeni, mniej pracujący w obronie, ale musi być ładnie obudowany kolegami, którzy będą odbiorcami tychże podań. Regista gra na posiadanie, lubi kontrolować piłkę, kontrolować tempo, więc z takim tempem, z jakim każecie mu grać, tak będzie kontrolował grę całej drużyny. Dzięki za dzisiaj. Łapki, kciuczki i na nich.